Wyrzekam się szatana, wszystkich jego spraw i czynów i oddaję się Tobie w Trójcy Świętej jedyny Boże, Ojcze, Synu i Duchu Świętym, i chcę Ci pozostać wiernym w wierze i w posłuszeństwie. Całego naszego życia składamy bardzo dużo różnych podpisów na bardzo różnych dokumentach. Wielokrotnie przysięgamy, składamy obietnice, obiecujemy coś komuś, czy to face to face, czy w kościele przed świadkami i przed samym Bogiem. Myślę, że kiedy ślubujemy, kiedy coś obiecujemy, to zazwyczaj jesteśmy bardzo mocni, szczególnie w uroczystych momentach przekonani o tym, że dochowamy danego przyrzeczenia i danej obietnicy. Bardzo różnie bywa z tymi obietnicami, bardzo różnie bywa z ich wypełnieniem i dotrzymaniem danego słowa. Niesamowitą obietnicę i niesamowite przymierze zaproponował Bóg swojemu ludowi, o którym możemy czytać w Księdze Jeremiasza. Nowe przymierze, nowa obietnica, nowy początek, nowe rozdanie. Lud Boży znajduje się w niewoli babilońskiej. Zapewne poupadali, zapewne mają dość tej niewoli i zaczynają wątpić w istnienie Boga. Może przypominają sobie to, jak Bóg wyprowadzał ich z Egiptu. Może przypominają sobie cuda, które były dokonywane przez Boga w czasie, gdy prowadził ich po pustyni. Ale teraz potrzebują czegoś nowego, nowego rozdania, nowej nadziei, obietnicy. I to właśnie jest zapowiedziane przez proroka Jeremiasza w tym tekście. Oto idą dni, oto będzie tak, że zakon, który do tej pory jest zakonem zewnętrznym, zostanie wpisany w wasze serce. Bo przecież nie inaczej jak przez Ducha Świętego może się to stać, o czym my, ludzie wierzący dzisiejszych czasów, już wiemy, bo przecież tylko Duch Święty może kruszyć to, co najtwardsze, docierać najgłębiej ludzkiej duszy, przenikać do szpiku kości. Każdy z nas dzisiaj ma możliwość skorzystania z tego Bożego przymierza, które objawiło się w Jezusie Chrystusie w Duchu Świętym. Ta oferta zostaje jakby położona dzisiaj w tym tekście przed nami na stole. Pytanie, co z nią robimy? Czy chcemy skorzystać z Bożej zapowiedzi, z Bożego porządku, z Bożej nadziei? Czy raczej otrzymujemy i zostawiamy ją na stole nieotwartą? To decyzja każdego z nas, do której skorzystania zapraszam każdego. Cechą tego Bożego przymierza z Tobą jest fakt, że jest On w stanie odpuścić każdy Twój grzech i do tego nie będzie go wspominał.